2024 rok będzie rokiem wyjątkowym dla powiatu karkonoskiego ze względu m.in. na pieniądze, które przeznaczone zostaną na inwestycje w tym i w przyszłych latach. Ale to jednak nie wszystko. O tym, co planowane jest w najbliższym czasie w powiecie karkonoskim, opowie starosta Krzysztof Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. To będzie wyjątkowy rok, że budżet wyjątkowy. A dlaczego on jest wyjątkowy? Budżet wyjątkowy, rekordowy. Po raz pierwszy w historii powiatu karkonoskiego tak duże środki zostały zabezpieczone. 167 milionów to całość budżetu, natomiast na inwestycje ponad 70 milionów, z czego 52 miliony to środki, które zabezpieczamy tylko na inwestycje drogowe i mostowe. To jest absolutny rekord i jestem dumny, że skonstruowaliśmy tak dobry budżet, który jest proinwestycyjny i prorozwojowy. Dbamy w tym budżecie o to, aby inwestycje, które przeprowadzamy w powiecie karkonoskim, były rozmieszczone, były planowane na terenie całego powiatu, wszystkich gmin powiatu karkonoskiego. Ważne, żeby nie stworzyć powiatu dwóch prędkości, tak samo jak mówi się o województwie, żeby wszystkie gminy na miarę swoich możliwości mogły się rozwijać. A jaka w tym jest wasza rola jako powiatu karkonoskiego? Pani redaktor, powiat karkonoski to 9 gmin. I tu rzeczywiście mamy gminy, które są kurortami turystycznymi. Mówię tutaj o Karpaczu, Szklarskiej Porębie. Tutaj wielu turystów odwiedza właśnie te miejscowości, ale cały powiat, wszystkie gminy powiatu karkonoskiego mają bardzo dużo do zaoferowania. Mają bardzo dużo perełek na terenie swoich gmin i nam bardzo zależy przede wszystkim poprzez poprawę też jakości, standardu życia, przez budowanie infrastruktury drogowej. Zależy nam na tym, aby te miejscowości poprzez nową drogę, poprzez nową przeprawę, chodnik czy inne inwestycje zyskiwały na estetyce, na bezpieczeństwie. To wszystko wiąże się, będzie się później w przyszłości wiązało z tym, że łatwiej będzie też zapraszać turystów. Ale jakby dla mnie, dla zarządu powiatu karkonoskiego, turyści owszem są ważni, ale najważniejsi są mieszkańcy. Więc planując inwestycje na terenie powiatu karkonoskiego, te inwestycje drogowe zawsze zwracamy na to, aby poprawić bezpieczeństwo dla mieszkańców powiatu. To taka studnia bez dna. Co roku to nowe albo te same drogi się remontuje, ale to dobrze, bo z remontami dróg idzie za tym poprawa bezpieczeństwa, a to jest duży plus dla wszystkich. Na jakim etapie są sztandarowe inwestycje w powiecie? Znaczy, tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co pani redaktor powiedziała, że to taka studnia bez dna. My, proszę zauważyć, że planując inwestycje drogowe, realizując te inwestycje drogowe, bardzo często, a w większości tych inwestycji są to całkowite przebudowy dróg. W związku z tym nie realizujemy tego w sposób taki powierzchowny, jak to bywało w minionych kadencjach, gdzie frezowało się tylko nawierzchnię, układało nowy chodnik. Rzeczywiście tamte drogi bardzo szybko się degradowały ze względu na warunki chociażby, jakie tutaj panują w środowisku górskim. My, dokonując całkowitych przebudów, budujemy nowe drogi. Nowe drogi w tych standardach obecnie obowiązujących, z odpowiednim utwardzeniem, z odpowiednią nawierzchnią, z odwodnieniem, to co jest bardzo ważne, żeby ta woda opadowa odpływała i żeby nie niszczyła tych dróg po zimę, więc to jest ważne. No to jak z tymi inwestycjami sztandarowymi, bo trochę ich jest. Bardzo dużo dzieje się na terenie powiatu karkonoskiego, praktycznie we wszystkich gminach. I tutaj mówiąc o inwestycjach sztandarowych, ciężko wymienić wszystkie, aczkolwiek dla mieszkańców danej społeczności, dla danej gminy, każda z tych inwestycji jest inwestycją sztandarową. Myślę, że tutaj warto powiedzieć o przebudowie ulicy 1 Maja w Szklarskiej Porębie. Tam budujemy nową całkowicie drogę, pozbywamy się asfaltu. Droga będzie z kostki granitowej, z odpowiednim odwodnieniem, elementami inżynierskimi, będą piękne ławeczki, oświetlenie, chodniki po obu stronach. W Szklarskiej Porębie budujemy również nowy most. To też bardzo ważne, ponieważ most, który był do tej pory, był w bardzo złym stanie technicznym i było widmo zamknięcia tego mostu. W Szklarskiej Porębie również zamkniemy całą inwestycję pięknym, bezpiecznym rondem. W Szklarskiej Porębie dużo się dzieje, duże zadanie. Warto
wartość całej inwestycji to 14 500 000 zł, ale mieszkańcy Szklarskiej Poręby na to zasługują. Dzięki tej inwestycji no, ta droga, ulica 1 Maja będzie wizytówką Szklarskiej Poręby. Kolejnym takim sztandarowym, ważnym, dużym zadaniem drogowym i drogim to przebudowa ulicy Górnej w Siedlęcinie. Wartość zadania 14 500 000 zł. Zakończyliśmy remont drogi w Miłkowie. 5 200 000, wartość całego zadania. W Miłkowie wprowadziliśmy strefę zamieszkania, w związku z tym ograniczony został ruch. Wybudowaliśmy przejścia dla pieszych, progi zwalniające. To wszystko, o co mieszkańcy prosili. Zadbaliśmy również o odwodnienie, zlewnia wody. W tej chwili jest no, tak przeprowadzona, że opadowe wody odpływają, czy to studzienkami, które wybudowaliśmy, czy też udrożniliśmy, czy też do korytarzy rzeki Miłkówki. Wymieniliśmy dopiero 3 gminy, a tych inwestycji, tutaj akurat pan wymienił drogowe, jest wiele, ale do tego jeszcze dochodzą te prospołeczne remonty w DPS-ach i inne. A proszę mi powiedzieć, czy po zmianie w polityce krajowej będą jakieś dodatkowe wyzwania dla samorządów, dla starostów, bo na razie jesteśmy w takim etapie przejściowym i nie do końca chyba wiemy, co nas czeka. To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktor. Dziękuję za to pytanie. Ja powiem tak, z mojego doświadczenia ja dostrzegam bardzo dobre zmiany i podam tutaj pani pewien przykład. Byłej drogi wojewódzkiej 366 w czerwcu 2023 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, przekazując nam tę drogę bez zabezpieczenia na jej utrzymanie jakichkolwiek środków ze strony Sejmiku Województwa. To była pewna ekwilibrystyka stosowana. Jak to zrobić, żeby znaleźć pieniądze na coś, co wcześniej nie było nasze, a jeszcze do tego ma tyle kilometrów. Dokładnie. I ja już tu nie mówię o remoncie tej drogi, ale drogę trzeba było bieżąco utrzymać, a zatem wykaszanie, częściowe remonty, zamykanie dziur, czy też zimowe utrzymanie. Byliśmy bez środków. Ja wielokrotnie zwracałem się do marszałka województwa dolnośląskiego o wsparcie finansowe. Jakby tutaj moje prośby były bez odpowiedzi. Kiedy zmieniła się władza w Polsce, no nagle okazało się, że jest pole do rozmowy, że można się spotkać, można rozmawiać. Tu w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować obecnemu przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, panu Jerzemu Pokojowi, ponieważ no, tutaj dzięki staraniom pana Jerzego Pokoja Sejmik Województwa wreszcie przekazał na remont tej drogi 30 milionów złotych. To jest potężne wsparcie. A jeszcze dostaliście dofinansowanie. Tak, a dodatkowo kolejne 30 milionów pozyskaliśmy z rządowych funduszy. A zatem no, globalnie na dziś mamy 60 milionów złotych na remont tej drogi. Te 60 milionów oczywiście będzie etapowane, w związku z tym jakby cały proces zakończy się w 2029 roku, ale dzięki temu, że mamy te środki, no możemy już planować, projektować poszczególne etapy na tej drodze, tak żeby ta droga no, stała się wizytówką nie tylko powiatu karkonoskiego, ale myślę całego województwa dolnośląskiego. Tu jest bardzo dobry klimat również ze strony gminy Podgórzy. Panu wójtowi również zależy na tym, żeby tę drogę wyremontować. Również chce włączyć się w proces jej remontu, partycypować. Więc trochę nie ma wyjścia, bo ona biegnie przez prawie całą gminę. I jeżeli tej drogi by nie było, no to miałby dużo orzech do zgryzienia, bo ciężko się jeździ po drodze 366, już nie tylko w gminie Podgórze. Ciężko i bardzo niebezpiecznie w tej chwili. Są takie odcinki, gdzie po zimie wypłukane zostały dziury, pobocza, jest niebezpiecznie. My będziemy w przyszłym tygodniu, rozpoczniemy prace naprawcze tej drogi, natomiast no, przed nami przebudowa, remont całkowity tej drogi, więc no, trochę będzie to trwało, ale finalnie będziemy mieli nową, bezpieczną drogę. Mam nadzieję, że jeszcze dzięki zaangażowaniu gminy Podgórzyny wybudujemy ciąg pieszo-rowerowy od Sobieszowa
aż tutaj do Kowar. Ale jakby to jest przed nami i to, co ważne, mamy na to środki. Deklaracji odnośnie ciągów pieszo-rowerowych jest wiele, bo nie tylko przez gminę Podgórzyn do Kowar, ale też tą drogą od Banku Genów w stronę Karpacza. Tutaj też inwestorzy deklarowali i oby to się stało, bo rowery coraz bardziej popularne. No i tak sobie powoli zmierzamy do tematu związanego z turystyką. Jeszcze dodam, że kolej wróci, tak, do powiatu karkonoskiego. Kolejna nitka. Panie starosto, turystów ogrom. Z roku na rok coraz więcej. Jak skanalizować ruch turystyczny, żeby turyści nie tylko wybierali najbardziej znane miejscowości, kurorty, ale także zobaczyli albo dostrzegli urok tych gmin nieco dalej położonych od na przykład trasy kolejowej. To jest wyzwanie przed nami, wyzwanie nie tylko starosty, ale innych gospodarzy gmin, wójtów, burmistrzów. Powiat karkonoski jest piękny, ma do zaoferowania bardzo dużo pięknych miejsc, dziedzictwa kulturowego, Dolina Pałaców i Ogrodów, no przepiękne miejsca. Myślę, że jesteśmy w tym procesie. Jesteśmy w tym procesie. No my jako powiat też, mogę powiedzieć, dołożyliśmy pewną cegiełkę. Ja przypomnę, w 2018 roku obejmując funkcję starosty, byłem starostą powiatu jeleniogórskiego. W międzyczasie zmieniliśmy nazwę. W tej chwili jesteśmy powiatem karkonoskim. To na pewno też przyczyniło się do promocji całego powiatu, bo jakby patrzy się na nas już przez pryzmat miejscowości górskich, atrakcji, aktywnego wypoczynku i nie tylko. I to się dzieje. No jest to pewien proces, ale już widzimy, że czy to gmina Podgórzyn, czy gmina Mysłakowice, Jeżów, praktycznie wszystkie gminy powiatu karkonoskiego, mieszkańcy zaczynają już zabiegać o to, żeby turyści przyjeżdżali również do nich. To na pewno napędzi lokalną gospodarkę i o to właśnie chodzi. Odciążyć Karpacz, odciążyć Szklarską Porębę, dać możliwości innym gminom. Remonty dróg, dbanie o turystę, tego, który przyjeżdża i tego potencjalnie, który może być zainteresowany powiatem karkonoskim, to jedno. Ale mieszkańców powiatu jest niewiele poniżej 60 tysięcy. Dużo i niedużo można byłoby powiedzieć, ale potrzeb jest wiele, bo ludzie chcą tu mieszkać, chcą tu się rozwijać i tylko trzeba im stworzyć możliwości. Co zrobiliście w tej kwestii? Mieszkańcy powiatu karkonoskiego bardzo często w weekendy zamieniają się też w turystów. Mieszkańcy bardzo często wędrują po naszych szlakach. I tutaj nie tak dawno w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone właśnie szeroko rozumianej turystyce, promocji pewnych szans i zagrożeń. Ja tutaj w tej chwili pragnę zwrócić szczególną uwagę na gminy, które wchodzą w skład powiatu karkonoskiego, ale nie sąsiadują bezpośrednio z Karkonoskim Parkiem Narodowym, ponieważ mieszkańcy tych gmin niestety, ale muszą płacić za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego. Na ten moment cztery gminy, takie jak Szklarska Poręba, Piechowice, Podgórzyn i Kowary, mieszkańcy tych gmin nie muszą płacić za wstęp do parku, natomiast pozostałe gminy tak. Uważam, że jest to niesprawiedliwe. Jelenia Góra w całości jest zwolniona z opłat wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego, a Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Stara Kamienica już niestety nie, czy Mysłakowice. Czyli chciałby pan, żeby mieszkańcy całego powiatu karkonoskiego, przechodząc przez kasę biletową, mówili: dzień dobry, jesteśmy z Otuliny. Jesteśmy, tak, jesteśmy z Otuliny i myślę, że tutaj należy się to mieszkańcom tych gmin. Jesteśmy jedną społecznością, jednym powiatem. Ale jeśli chodzi w ogóle o działania tutaj powiatu karkonoskiego i jego promocję, to wspomniałem już zmiany nazwy powiatu, ale to również karkonoskie spotkania turystyczne, które organizujemy już od wielu lat. No, w tej kadencji podnieśliśmy je do wyższego wymiaru. One już, to już nie są typowo spotkania turystyczne, to są
to jest gala spotkań turystycznych, gdzie od 4 lat występują gwiazdy. To na pewno podnosi prestiż tej imprezy i dziękujemy w ten sposób organizacjom pozarządowym, mieszkańcom, włodarzom również za promocję, za wkład w promocję powiatu karkonoskiego. Promocją jest chociażby organizowanie Święta Niepodległości, które powiat karkonoski organizuje wspólnie z gminami. 2 lata temu też. Piechowice, tak, w tamtym roku Podgórzyn, więc przyjeżdżają również na to wydarzenie goście spoza powiatu karkonoskiego. Bo też zrobiliście z tego nie tylko obchody, składanie kwiatów, choć ważne przy obeliskach, ale dużą imprezę. Żywa lekcja historii to jest to coś, co cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, ale przede wszystkim dzieci, bo jest dynamicznie, bo się dzieje, również nauczycieli, więc to są takie działania. Z jednej strony, do których zapraszamy inne gminy, a korzyść z tego czerpią wszyscy mieszkańcy powiatu karkonoskiego i nie tylko, bo również mieszkańcy Jeleniej Góry przyjeżdżają na nasze wydarzenia. Oczywiście działania promocyjne, wyjazdy na targi, wspólnie z gminami, to porozumienie, tu chciałbym podkreślić, i jesteśmy powiatem, który ma porozumienie ze wszystkimi gminami. W ramach tego porozumienia proponujemy pewną promocję. W 2022 roku rozpoczęliśmy działanie nad stworzeniem gry nowej. To się zmaterializowało, więc teraz możemy też się pochwalić grą, która też pokazuje najpiękniejsze miejsca, atrakcje powiatu karkonoskiego, którą mogą grać całe rodziny. Ja jeszcze wrócę do dzieci, bo duży akcent postawiliście państwo jako zarząd, jako pan, panie starosto, na dzieci, na opiekę. Tu też dużo działo się w obrębie pieczy zastępczej, promocji tej pieczy zastępczej, tego, że warto dbać o najmłodszych. To bardzo szczytne, bo rodziców zastępczych jest coraz mniej. A jak wygląda sytuacja z remontem? Teraz to już inaczej mówię, ale kiedyś ktoś mówił o domu dziecka w Szklarskiej Porębie, bo on zmieni nieco swoje oblicze. Tak, tutaj jeśli chodzi o rodziny zastępcze, na dziś w powiecie karkonoskim mamy 131 rodzin. Cały czas szukamy nowych, organizujemy spotkania w gminach, organizujemy szkolenia, zapraszamy, zachęcamy. Też pamiętamy o naszych rodzinach już istniejących, organizując różnego rodzaju wydarzenia, spotkania noworoczne, spotkania wigilijne, no tak, żeby rodziny zastępcze i dzieci, bo tu czuły przede wszystkim ważne. Chodzi o dzieci, bo to dzieci są najważniejsze. One niestety przeżyły bardzo często dramaty w swoim jakże młodym życiu, dlatego naszym obowiązkiem, moim jako starosty powiatu karkonoskiego, jest zadbać o to, żeby te dzieci rozwijały się w jak najlepszych warunkach. Oczywiście najlepiej, jeśli są to rodziny, ale nie zawsze są takie możliwości. W związku z tym powiat karkonoski prowadzi instytucjonalną pieczę zastępczą, to jest dom dziecka w Szklarskiej Porębie. I tu tak, jak pani już wspomniała, bardzo dobra wiadomość dla dzieci. Przeznaczamy 5 milionów złotych środków, które pozyskaliśmy z rządowych funduszy, na remont obecnie istniejącej placówki. To będzie całkowita przebudowa. To będzie nowy dom. Chcemy dobudować antresole, tak żeby dzieci mogły w jednym miejscu spotykać się wszyscy z bliskimi, ze znajomymi. Będzie wymiana stolarki okiennej. No, całkowita przebudowa. Będzie nowy dom dziecka. Co najważniejsze, będą 2 mieszkania wspomagające, czyli dla dzieci, które osiągnęły pełnoletność, będą mogły one z jednej strony być jeszcze trochę pod opieką swoich opiekunów i czuć się bezpiecznie, ale już wdrażać się w to dorosłe życie, bo choć przepisy odnośnie budynków, jak powinny wyglądać domy dziecka nowoczesne, w kraju się mocno zmieniły, no to bardzo brakuje mieszkań, bo gminy po prostu nie mają wolnych lokali, a muszą zapewnić dzieciom takie lokale, więc takie 2 mieszkanka blisko zaprzyjaźnionych osób, to jest świetny kapitał dla młodzieży.
Tak, to jest wielki problem. Dzieci, które opuszczają dom dziecka, nie mają możliwości otrzymania mieszkań tak naprawdę, bo tych mieszkań socjalnych w gminach brakuje. W związku z tym postanowiliśmy w ramach tego remontu zabezpieczyć powierzchnię na budowę dwóch takich mieszkań i one powstaną. Ale jesteśmy na etapie sprzedaży budynków i terenu po byłym domu czasów dziecięcych w Szklarskiej Porębie. Myślę, że w tym roku to się zmaterializuje i te środki ze sprzedaży przeznaczymy na budowę kolejnego domu dziecka 14-osobowego, bardzo komfortowego, nowoczesnego. A więc nie wycofujemy się z tych planów, które mieliśmy, budowy trzech niezależnych obiektów, pięknych, 14-osobowych, małych, kameralnych. Natomiast na ten czas te środki, które już pozyskaliśmy, właśnie przeznaczamy na remont domu dziecka. Starostą będzie chciał pan być kolejną kadencję starostą, czy już wystarczy? Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu karkonoskiego, służenie Państwu w tej kadencji to dla mnie był wielki zaszczyt i honor. To, co mogę powiedzieć, pani redaktor, to zaprosić mieszkańców na wybory, bo to jest nasz przywilej, z którego powinniśmy korzystać. Natomiast jakie będą rozstrzygnięcia po wyborach samorządowych, to zobaczymy. Ja powiem w ten sposób. Bardzo dużo udało się zrealizować w tej kadencji. Przez ten czas, czyli od 2018 roku, ponad 107 milionów przeznaczyliśmy tylko i wyłącznie na inwestycje. To jest absolutny rekord. To jest bardzo dużo środków i zadań, które zrealizowaliśmy. Oczywiście mam plany. Mam plany chociażby co do drogi 366 i nie tylko, ponieważ, tak jak już powiedziałem, zależy mi na tym, żeby powiat karkonoski rozwijał się w sposób zrównoważony. Natomiast o tym zdecydują wyborcy. Zatem jakby chciałbym tutaj to pani pytanie w tym miejscu zakończyć. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję panu za spotkanie, a jak państwo sami słyszeli, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a wraz ze starostą zachęcamy do udziału w wyborach, bo dzięki temu może się coś zmienić lub trwać nadal. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo.